To jest poranna rozmowa telewizji w Polsce. Pl. Maciej Wolny Witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie Witam mojego i państwa gościa w naszym studiu którym jest Janusz Kowalski wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Solidarnej Polski panie ministrze Dzień dobry Dzień dobry panie redaktorze Dzień dobry państwu i tak trochę z humorem panie ministrze zacznę od wystrzałowego tematu i mam nadzieję, że pan minister za ten humor się nie obrazi a chodzi konkretnie o opublikowane zdjęcia ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z uroczystości w Rogowcu na których widać, że zapaskiem pana Ministra, jest broń. No i to wzburzyło część polityków opozycji. Od kilkudziesięciu lat strzelam i to jest tłumaczenie już ze strony pana ministra Ziobry. Strzelam sportowo z różnych broni, krótkich, długich, ale w 2017 roku zdecydowałem się wystąpić z wnioskiem o prawo do posiadania broni do celów obrony osobistej, bo potwierdziły się informacje, że jest zlecenie zabójstwa. Bo zdecydowanie walczymy z grupami przestępczymi. W tym wypadku chodziło o mafię narkotykowo-dopalaczową. Pan minister dodaje również, że posiadam całodobową ochronę sob ale jestem też człowiekiem. To są Funkcjonariusze mają rodziny, dzieci i zwalniam ich z obowiązków w weekend, by poświęcili ten czas swoim najbliższym. To mówi minister Zbigniew Ziobro w programie Gość Wiadomości, odnosząc się właśnie do tego faktu pozwolenia posiadania broni, no i z drugiej te, tego zdjęcia, które tak szeroko obiegło media. Panie ministrze, i tutaj pytanie też w oparciu poniekąd o pewne stwierdzenia ze strony polityków opozycji. Złożymy oficjalne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego Pani Marszałek Witek czy mają wiedzę, czy minister Ziobro był sprawdzany wchodząc? do Sejmu i czy na posiedzenia rządu lub Sejmu przynosił broń, to mówi Krzysztof Gawkowski bodajże. Inny poseł lewicy, Tomasz Trela, stwierdza, że cała sprawa jest ustawką z udziałem ministra Ziobro, uważa, że to była przygotowana akcja. Zbigniew Ziobro chciałby, kamery to złapały, on chce pokazywać, zobaczcie, ja jestem szeryfem. Czy minister Ziobro ma ambicje do bycia szeryfem, panie ministrze? Zbigniew Ziobro jest najbardziej znienawidzonym politykiem zjednoczonej prawicy przez wszystkie grupy przestępcze, przez mafię, przez grupy dopalaczowe, mafie watowskie ponieważ w sposób skuteczny w ciągu ostatnich kilku lat jako prokurator generalny te grupy przestępcze rozbił. I rzeczywiście jest tak, że na ministra Zbigniewa Ziobro, jako jedynego ministra w czasie Rzeczypospolitej, zostało wydane zlecenie, zlecenie zabójstwa. Na szczęście dzięki działalności prokuratury i policji udało się, złapać zleceniodawcę, ale nie chciałbym być na miejscu nikogo, na którego na kogo rodzinę i na którego osoby jest wydane takie zlecenie. W związku z tym jest sposób naturalny to, że pan minister Zbigniew Ziobro wystąpił o pozwolenie na broń, posiada ją w sposób legalny i po to, żeby chronić się do celów osobistych. Ja rozumiem dzisiaj oburzenie polityków lewicy, tych hipokrytów. Którzy rzeczywiście zajmują się sprawami nieistotnymi. A chcę przypomnieć, że wszystko wydarzyło się w kopalni węgla brunatnego, gdzie pan minister Zbigniew Ziobro wystąpił między innymi ze związkowcami z lewicowego OPZZ, między innymi z panią wiceprzewodniczącą Barbarą Popielarz z OPZZ, po to, żeby bronić polskiego węgla, bronić tysięcy miejsc pracy w regionie bełchatowskim. I teraz jest pytanie, gdzie jest pan poseł Trela z województwa łódzkiego? Dlaczego nie broni miejsc pracy w Bełchatowie? Gdzie gdzie jest pan Gawkowski, który chce niemieckich wiatraków, a odwraca się od kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i od elektrowni Bełchatów? Lewica znajduje takie tematy, które całkowicie są tematami pobocznymi. W mojej ocenie politycy powinni stanąć dzisiaj za ministrem Zbigniewem Ziobro, którego życie i zdrowie było zagrożone, i powinni stanąć za ministrem Zbigniewem Ziobro, który broni polskiego węgla. Z drugiej strony, nie tylko posłowie czy politycy lewicy w ten sposób. Reagują Tomasz Siemoniak, polityk koalicji obywatelskiej też bądź co bądź były minister, mówi w ten sposób, czy minister ziobro nosi zatknięty za paskiem pistolet z powodu porachunków w Prawie i sprawiedliwości, obawy przed obywatelami, czy jak się tłumaczy, przewozi go zwykle w spodniach między strzelnicami? To ośmiesza mocno ten i tak dość groteskowy rząd pokażą to serwisy światowe jako kuriozum. Upadły polityk Tomasz Siemoniak. Upadły polityk i były minister w rządzie Donalda Tuska, który realizował prorosyjską politykę zwijania polskiego wojska dokładnie polską armię odbudowuje w sposób skuteczny pan wicepremier Mariusz Błaszczak, tą polską armię, którą zwijał Tomasz Siemoniak u boku Donalda Tuska. Sam jest śmieszną i groteskową postacią i w mojej ocenie nie wolno i nie warto jego słów brać poważnie. Tym bardziej, że jako konstytucyjny Minister, który zajmował się sprawami obronnymi, powiedział, powinien wiedzieć, jak ważna jest obrona osobista właśnie tych funkcjonariuszy polskiego państwa, którzy są dzisiaj na celowniku grupy przestępczych I to, że Tomasz Siemoniak nie rozumie takich rzeczy, albo nie chce rozumieć, albo w tym swoim zagubieniu platformianego hejtu hejtuje również ministra Zbigniewa Zobro, na którego zostało wydane zlecenie zabójstwa przez grupy przestępcze, to tylko świadczy o nim samym. Niestety to jest smutne. No właśnie, to jeżeli mówimy o pewnej wiedzy lub jej braku w tym kontekście. To chcę dopytać, panie ministrze na zakończenie tego wątku, czy ta sprawa nie pokazuje nam niestety dość nikłej wiedzy polskich parlamentarzystów na temat właśnie posiadania broni, obsługiwania broni, prawa dotyczącego broni? No i co też pewnie można przełożyć gdzieś na polskie społeczeństwo? Czy w tym zakresie nie ma pola właśnie do podniesienia tej wiedzy, do podniesienia tej świadomości, bo chociażby w kontekście sytuacji za naszą granicą, myślę, że jest to ważne. No dotknął Pan bardzo poważnego tematu. Jeżeli chodzi o wiedzę, na jakiekolwiek poważne, merytoryczne tematy. Wiedzę postkomunistów, psl czy chociażby Platform Obywatelskich w polskim Sejmie, no to trzeba by de facto zorganizować całe wykłady wielomiesięczne na uniwersytetach, żeby tych polityków dokształcić. Oni mają wiedzy na podstawowe rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o posiadanie broni, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jeżeli kwestie suwerennościowe, kwestie polityki społecznej. No politycy Platformy Obywatelskiej to są politycy jakiejś groteskowej partii, którzy nie potrafią podjąć żadnego merytorycznego sporu, żywią się tylko hejtem, kłamstwem natomiast nie są żadnymi partnerami jako konstruktywna opozycja dla polskiego państwa i polskiego rządu. No w mojej ocenie powinno być tak, że mamy w Polsce taką opozycję, która w przypadku kiedy na przykład jesteśmy atakowani przez eurokratów, kiedy wstrzymywane są w Polsce pieniądze z KPO przez Brukselę i Berlin, mamy opozycję, która tak jak na przykład we Włoszech staje za polskimi interesami, a my mamy opozycję jaką? Mam opozycję, która sama pisze donosy do Brukseli. Janina Ochojska z platformy obywatelskiej związana z platformą obywatelską, uczestniczy De facto, w propagandowej wojnie hybrydowej Łukaszenki i Kremla przeciwko Polsce. Nie ma żadnej reakcji. Dlaczego pan Tomasz Siemoniak nie reaguje na słowa pani Ochojskiej? No, jest to wspomniekt ze strony Rafała Trzaskowskiego, który nawołuje Trzaskowski, do wstrzemięźliwości w tej Trzaskowski, sprawie. Trzaskowski, Tusk, Siemoniak, Schetyna i ta cała grupa prorosyjskich polityków platform obywatelskich, którzy w latach 2007-2015 realizowali prorosyjski kurs polskiego państwa i który się całkowicie skompromitował. Dziś po prostu jest idealnym takim rezerwuarem argumentów dla propagandy Kremla i to jest po prostu smutne. Jestem przekonany, że Polacy to widzą i dlatego platforma obywatelska, ta prorosyjska platforma obywatelska przegra wybory jesienią tego roku. To idziemy dalej, panie ministrze. Jeszcze w kontekście bezpieczeństwa nieznani sprawcy obrzucili prawdopodobnie kamieniami biura poselskiej wicepremiera Błaszczaka. O sprawie poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pan Rafał Bochenek. Udostępnił na Twitterze zdjęcia, na których widać dziury w szybach biura Poselskiego Mariusza Włoszczeka, czy to wydarzenie wpisuje się w rosnący poziom emocji wokół kampanii wyborczej, wokół tych tematów, które w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach tak naprawdę wywołały, no właśnie bardzo duży wzrost tych politycznych, ale i społecznych emocji, panie ministrze Moja ocena jest jednoznaczna. Ten cały obóz liberalnej, zapatrzonej w Eurokratów, opozycji, oparty jest o takie. Trzy fundamentalne, fundamentalne można powiedzieć, fundamenty hejtu i nienawiści: TVN, Gazeta Wyborcza i Donald Tusk. I niestety z tych trzech ośrodków płynie ogromna ilość nienawiści, hejtu. I w mojej ocenie ten przypadek ataku na biuro poselskie pana wicepremiera Mariusza Boszczaka na niedaleko Warszawy w Legionowie jest niestety smutnym przy przykładem, że ludzie, którzy są wpatrzeni w TVN, w gazetę wyborczą, w słowa, które płyną z ust nienawidzącego w mojej ocenie Polski Donalda Tuska, popełniają takie czyny, bo żaden polski patriota. Żaden Polak, który miłuje silne polskie państwo, nie odważyłby się zaatakować biura poselskiego Mariusza Błaszczaka, wicepremiera, który jest dzisiaj dumą polskiego państwa, który w sposób skuteczny odbudowuje polską armię i który jest dumą w całej Unii Europejskiej, bo pokazuje, że Polska buduje dzisiaj jedną z najsilniejszych armii nie tylko w Europie i na świecie. W związku z tym no w mojej ocenie najbardziej prawdopodobne jest to, że zwolennicy totalnej opozycji platformy OTESI Donalda Tuska odpowiadają za ten a tak to jest bardzo smutne i ja oczekiwałbym dzisiaj że dzisiaj Donald Tusk, pan Kierwiński, Grzegorz Schetyna pojadą do Legionowa, przeproszą za to i wezwą swoich zwolenników do obniżenia poziomu emocji. Czekamy na wyjaśnienie w takiej w takim razie tej sprawy i złapanie być może sprawców. panie ministrze ja chcę zapytać o wypowiedź ministra Zbigniewa Ziobro, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jeśli okazałoby się, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie będzie woli współpracy, to będziemy gotowi na start samodzielny. Nie, tak mówi pan minister Zbigniew Ziobro, zapewnia jednak, że jego celem jest pójście do wyborów w koalicji ze zjednoczoną w zjednoczonej prawicy. Ja chcę zapytać jak w pana opinii wygląda w tym momencie właśnie ta współpraca z prawem i sprawiedliwością i jak to rokuje na wybory parlamentarne jesienią tego roku. Ostatnie 7 lat to jest dobra współpraca z prawem i sprawiedliwością, mam... ostatnie miesiące i tygodnie. Ostatnie oczywiście w kwestiach dotyczących suwerenności, dotyczących relacji z Unią Europejską czy polityki energetycznej, no mamy pewnego rodzaju um, katalog rozbieżności. My na przykład bronimy polskiego węgla Węgla brunatnego, kamiennego. Prawo i Sprawiedliwość no, stara się w tej chwili podążać tą, może być, kierunkiem polityki energetycznej Polski do roku 2040. Wstrzemięźliwości wobec tego surowca, ale jestem przekonany, że w wyborach przekonamy Prawo i Sprawiedliwość do tego, aby bronili razem z nami polskiego węgla. Natomiast jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, nie ma dzisiaj formalnej umowy koalicyjnej. My, jako Solidarna Polska z Ziobr, jesteśmy przygotowani do samodzielnego startu. Mogę powiedzieć, że. W zasadzie mamy już gotowe listy wyborcze we wszystkich okręgach do tego, żeby wystartować. Ale oczywiście, jeżeli nie chcemy powrotu postkomunistów i Donalda Tuska do władzy, tej opcji, która będzie likwidowała polską niepodległość i polską suwerenność razem z eurokratami i politykami niemieckimi, to oczywiście Zjednoczona Prawica, tak jak w ostatnich wyborach i w 2019 roku, i w 2015 musi wystartować razem. Jestem przekonany, że dzisiaj to, co nas jednoczy, to atak. Na świętego Jana Pawła II, na polskie wartości, na polskie państwo. Jakim trzeba być naprawdę nienawidzącym polskości, czy dziennikarzem, czy funkcjonariuszem tvn czy politykiem, żeby atakować świętego Jana Pawła II. I dzisiaj Polacy mówią tem, tej nienawiści totalnej opozycji zdecydowanie nie. Jestem przekonany, że jako zjednoczona prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, ta koalicja tych dwóch partii wygramy wybory w roku 2023 i w październiku potwierdzimy, że trzecią kadencję będziemy rządzić i rozliczymy ostatecznie właśnie tą prorosyjską politykę Donalda Tuska. Funkcjonariusze TVN-u, to pana ministra opinia. Ja bym tutaj się z tą opinią nie zgodził, ale to już sobie zostawimy. Wykonują swoją pracę rozumie, w swoim rozumieniu i niech tak zostawiamy. Ale proszę panie jedną rzecz. Jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, to ważne jest to, żeby rozmawiać ze wszystkimi stronami. Funkcjonariusze tvn otrzymali zaproszenie na konferencję pana Patryka Jakiego naukową dotyczącego świętego Jana Pawła II. Nie przyszli. Powiedzieli, że nie mają samochodu. Powiedziałem, że mogę ich swoim osobistym samochodem prywatnym po prostu podwieźć. To pokazuje ich sposób mentalności wolą wczytywać się w ubeckie teczki konfidentów sb czwartego departamentu służby bezpieczeństwa niż rozmawiać z polskimi naukowcami więc przepraszam uprzejmie to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem to Panie nie ma nic wspólnego. i dlatego chcę jasno powiedzieć bardzo dziękuję Danielowi Obajtkowi prezesowi PKN Orlen że zareagował w sposób jednoznaczny nie ma miejsca na to żeby te postkomunistyczne pisemko tygodnik nie szkalowało dobre imię świętego Jana Pawła II i bardzo dobra decyzja Daniela Panie ministrze, to na koniec naszej rozmowy chcę zapytać o ustawę wiatrakową podpisaną przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Między innymi pan minister apelował jeszcze przed tym podpisem, żeby właśnie pan prezydent tego podpisu nie składał pod tą ustawą. Stało się inaczej, czyli rozumiem, że ten apel nie trafił do pana prezydenta. Jak pan to ocenia? Znaczy to jest smutne, dlatego że uważam, że potrzebny jest dialog, jeżeli chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich. Ja jestem jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich zdecydowanie zwolennikiem zielonych inwestycji w OZE, ale tych stabilnych korzystnych dla rolników indywidualnych, a więc biomasa, biogaz. Natomiast dzisiaj inwestycje w wiatraki na lądzie spowodują wyższe ceny energii, destabilizację polskiego systemu elektroenergetycznego i niestety ogromne problemy i zagrożenie w najbliższym okresie blackoutami w różnych województwach. Dlatego Solidarna Polska broni polskiego węgla, broni stabilnych OZE. My mieliśmy konsensus polityczny z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości i również z opozycją w sprawie wiatraków na morzu i to jest dobrze, że to realizujemy, ale jeżeli chodzi o wiatraki, na lądzie jest to zły kierunek i niestety spowoduje wiele konfliktów społecznych na polskiej wsi. Tutaj stawiamy kropkę Janusz Kowalski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju wsi był moim i państwa gościem w porannej rozmowie na antenie telewizji w Polsce Panie ministrze, kłaniam się pięknie. Dziękuję. Dobrego dnia życzę. Państwa zachęcam do pozostania z nami, za chwilę startują gorące pytania.